Cześć, mam się na Grokupa, witam was w kolejnym odcinku na Polskie Wsi. W dzisiejszym odcinku siewy pszenicy. Zakupiłem nowe pole, sobie pojedziemy. Siedem w czepek i jadę. Tu wypadek jakiś. Poli tutaj mam już uprawione kultywatorem. I tak, chciałbym sprzedać 30. Powiem, że 30 są teraz drogie. Chciałbym sprzedać i kupić coś większego. Jakiegoś Fergusona 80 koni czy coś. 30 jest wystawiona na OLX-a. Podjąłem taką decyzję i mam na oku jednego Maseya Fergusona, żeby go kupić. Wow. Znosi mnie trochę, a kupiłem pole 94. To jest pole tam, gdzie mam te dwa pola kupione. Tam będzie pszenica i tam, gdzie będzie kukurydza, będę miał obsiane dwa razy jeszcze pszenicą, żeby sobie wyrównać fajnie pole. Żeby mi się fajnie jednorzędówką tam kosiło. Nie pieniędzy poza tym, że sprzedałem ponad 40 ton zboża. Jeszcze będę chciał środek kwastobójczy kupić i popryskać to pole. Ten to jest jakoś moja szyba. Nie przejadę i siewnik idzie też do zmiany. Bo ja kupię masę, ja to kupię póki nowy siewnik. Tu się wyminę. No trochę duże pole. To jest już na maksa nawiezione. Coś ma ciężko czypek. Coś ten tego nie chce iść. Dobra, dwójeczką sobie będę cisnął. Nie wiem, czy nie trzeba będzie jechać po ten. Po 30. Albo on po prostu za nisko opuszcza i mu przód i mu tył podnosi. Ale fail. A ja chcę 30 sprzedać. Dobrze, że chcę siewnik wymienić. Ja na jakieś dojadę do końca. Coś nie ten tego, więc chyba dojadę do końca i pojadę po ciapka. Aż go już umyłem, no nie chcę. No. Dobra. Odpinam siewnik, więc widzimy się po cięciu. Dobra, jesteśmy po cięciu. Przyjechałem już ciapkiem. Siedam ciapkę i jadę. Gorzej będzie, jak ciapek też nie da rady. To dopiero będzie problem. A tak 14 na godzinę powinien lecieć na spokojnie. W następnym odcinku będą już siebie pewnie kukurydzy. No, ten to idzie. Ferdek też będzie tak szedł. Może będzie 4x4. Albo jeszcze inny traktor. Zobaczymy. Byłem oglądać. Wydaje się fajny. Ale muszę najpierw ciapkę sprzedać. Umyty już jest brudny. O. Jakbym wiedział, że tak będzie, to bym nie mógł go. Dobra. Tutaj ładnie poschodziły zboża. Pszeniczka. Elegancko, tylko trzeba to popryskać. Więc już pewnie... Pewnie już w następnym odcinku będę chciał pryskać tamte pola. Trochę sobie to porobię. W tym odcinku tyle by był, tyle, tylko tyle będę... No ogólnie będę tylko siał.
bo nic, nie chciałbym innego robić, nie mam nic do roboty innego jak siewy. Chyba że koszenie trawy, ale to w następnym miesiącu, bo jest marzec, to nasiona chyba bym nie zrobił. Ale już w następnym miesiącu, zawsze od kwietnia zaczynałem pokosy traw. No tak, jak możecie zobaczyć, elegancko. Dobrze zadbane, gdzie nigdzie lakieru nie ma, ale też od starości. Ciapek fajnie zadbany. Naklejki nowe, opony też dopiero co kupione. No, siewnik też nowy, prawie że trochę lat ma. Ale też zadbany, Amazone. Tutaj elegancko. Mogę środkę trochę pokazać. Kiera nowa. Tutaj rozdziałka na nowo pomalowana. Skrzynia biegów, hydraulika zrobiona. Wejścia do kipru. Podnośnik też zrobiony, bo ostatnio przed zimą też robiłem nim. Siedzenie jeszcze stare. No, obciążników z przodu nie ma. Na kołach i przed maską też nie ma. Tumnik też jest nowy. Jest git. Ogólnie może jakby ktoś tu od nas z wioski Sokole by chciał, to nie ma co, można brać ciepka. Można przyjechać. No, tak jak mówiłem, 40-45 tysięcy za niego bym chciał. No może być dużo, ale jak patrząc teraz na OLX-a, to w realu to 30 chodzą. Też trochę drogo. I kto ma 30, to jest zarobiony człowiekiem w takim dobrym stanie. No. Jest tak 40, 45, mógłbym utargować nawet do 39. Zobaczymy w następnym odcinku, czy ktoś przyjedzie po nią, czy nie. A jakby przyjechał, to bym tak nawet nie nagrywał. No. Byle żeby mi nasion starczyło. Bo tu też trochę idzie. Czysta nasion. Co to za drzewo? Z przodu też nowe opony. Mówiłem, że z tyłu same nowe opony. Z przodu też są nowe oponki. Światła porobione. Światła oryginalne. Liczniki też oryginalne. Elektryka oryginalna. No była kiedyś ta kiera, chyba gdzieś mam kierę tą oryginalną z tej 30, co była, więc też mogę dać, albo sobie wezmę na pamiątkę. Kierunkowskazy takie białe, tył cały wymalowany, nie leci nigdzie olej, silnik też zadbany, nigdzie lakier nie schodzi, chyba że w którymś tam miejscu, no tam. Możemy pojrzeć teraz nawet. Jedynie tu zeszedł przy wlewie oleju, z lewej oleju. No i tu gdzie niegdzie poschodził. No to tak machnąć i będzie git. A tak to wszystko ten ładnie tutaj. Filtry są. Obciążniki też są, mam. Dobra, wchodzimy, jedziemy dalej. Bo trochę tutaj jeszcze posieję. Tak, króciutki teraz. Krótki będzie odcinek. W następnym odcinku to będzie trochę długo, bo będzie dłuższy na pewno odcinek. Tak. Chcę, żeby posieć tą kukurydzę. I żeby skosić łąkę. Też trochę będzie. I w następnym odcinku, jak uda mi się sprzedać 30, to jadę po nowy traktor. Też będzie pokazane raczej, jak będę jechał po nowy traktor. Więc muszę jeszcze ogarnąć lawetę. Bo siewnik też mam tu w okolicy załatwiony. Prasę też. Puk też, więc... Jak mi starczy hajsu, jak nie będę musiał brać kredytu. Z kredytu bym mógł już wziąć tak z 10 koła,
z 15, jakby mi brakło. Bo i tak bym to spłacił. Teraz mam trochę więcej hektarów. To raczej z samej pszenicy bym to spłacił, ten kredyt. Ale idzie. Waloniutki. Tutaj ubezpieczenie jest na dziabka. Co mogę jeszcze? Przegląd zrobiony niedawno. Sprawdzane wszystko było, no to igła, no. Wejścia są z tyłu, prąd jest też z tyłu, żeby podpiąć przyczepę albo coś. Taki traktor to. Jak ktoś ma 2 hektary, hektar 5. No może 5 już nie. Tak. 5 to już raczej 2 hektary. Raczej 2 traktory. No takie 2-3 hektary spokojnie ciapkiem się obrobi. Wiem, że kiedyś się obrabiało 10 hektarów ciapkiem i było dobrze, ale. Teraz to inaczej jest. No, teraz go pokatujemy, żeby go rozgrzać. Tam wszystko jest git, kraniki są. Tu powinno być też git. Ja będę kończył ten odcinek, więc w tym odcinku tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.